Witajcie. Najpierw kilka takich informacji o charakterze ogólnym. Trochę zmniejszę częstotliwość nagrywania filmów, ponieważ um, jestem zmęczony od pisania książki i od zakładania firmy. Ciągle coś jest innego, więc myślę, że będę sterował raczej w stronę coś w rodzaju, nie wiem, trzy małe filmiki albo jeden duży, jeden taki większy, powiedzmy półgodzinny dziennie. Albo trochę dłuższy. Tak to raczej będę robił, bo um, no, faktycznie jestem przemęczony i e, rzeczywiście, na przykład, mi się zapomniało, że ten cały pieprzony Bradley e, to jest e, bojowy wóz piechoty. Ja nigdy tak do końca nie kumałem, o co chodzi z tymi wojskowymi, bojowymi, wo, woja, bojowymi wozami piechoty, to jest taka kategoria, to jest po prostu czołk, do którego włazi trochę piechoty dla mnie, no ale dobra, lekki czołg. No ale dobra, no dzisiaj to jest wszystko troszkę inaczej, także ja nie jestem od, ja nie jestem od techniki wojskowej, ja jestem od historii i, i polityki, w każdym razie rozumiem ją o tyle, o ile... Trochę rozumiem, przynajmniej nie myślę, że stealth gwarantuje całkowitą ochronę, przed, znaczy całkowitą niewidoczność radarową, jak myśli Bartosiak, potem próbował się z tego wykpić. Natomiast z Bartosiakiem się zgadzam tylko w jednej, jedynej rzeczy, że to naprawdę, mam pewnie doczytał później, że ten stealth to nie jest taki, że to jest jakiś kosmos, tylko można stealthowy samolot też zestrzelić, Będąc w normalnym samolocie, jest tylko trudno, ale że mm, to nie jest aż takie istotne. No, jest trochę istotne, czy samolot jest stelfowy, czy nie, ale jeżeli nie jest stelfowy, to jest to trochę wszystko jedno, jaki to jest samolot, byleby nie był bardzo stary. Mm, I tutaj ta, ten odruch wolskowych ludzi też jest trochę specjalny. Też jest troszkę zbyt um, mocny. Um, i, 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 I tyle. Co do tego, o Jezu, znowu o tej polskiej armii nie została zaproszona. Nie wiem, bo Stalin się gniewał, bo myśmy się gniewali. Nie wiem, trudno powiedzieć były kłótnie, były złe stosunki generalne między rządem imigracyjnym a Churchillem, złe stosunki między rządem imigracyjnym a Stalinem, w ogóle złe stosunki, więc pewnie może nawet sami nie chcieli przyjść, może nie mieli ochoty defilować, nie wiem. Nim robimy z tego jakieś wielkie halo, to o to chodzi Zychowiczowi, żeby nas skłócić z zachodem, to są stare rzeczy i tyle. Natomiast dobra, natomiast główny temat tego wystąpienia to jest to, że Polacy, jak, jak mówię, tutaj problemem jest taki, że my nie umiemy się porównać z innymi krajami. Tutaj w naszym świadku, w Europie Środkowo-Wschodniej, my jesteśmy największym graczem, jak to się teraz lubi mówić. No bo Węgry, Czechy, Rumunia razem to, są, to jest taka Polska. Nie? Dopiero jeżeli chodzi o capabilities. No i tak, no tak, jesteśmy. No i teraz, no może troszkę przesadzam, może Czechy i Węgry razem, plus jeszcze jakieś Bałty, Bałtowie na przykład, albo Rumunia, Bułgaria i, i Chorwacja razem, coś takiego, nie? Więc jesteśmy przyzwyczajeni, że jesteśmy tu najwięksi. Teraz yy, druga rzecz. Yy, jesteśmy też przyzwyczajeni, że jesteśmy królewskim szczepem piastowym, a nie takim... Narodem, który trochę istniał, trochę nie istniał, jak na przykład Rumunia w przeszłości, bo tam były różne Siedmiogrody, nie Siedmiogrody. Także jesteśmy przyzwyczajeni, że mamy kompleks wyższości wobec sąsiadów. Usprawiedliwiony. Usprawiedliwiony. I teraz patrzymy w stronę Europy Zachodniej. Patrzymy w. Patrzymy w stronę Europy Zachodniej. To jest abs absurd, że nie mamy z NATO wspólnego interesu. Mamy. O uznanie ruskich, osłabianie ruskich to jest wspólny interes nas wszystkich. Nawet jeżeli ktoś chce z Rosją handlować, to wolałby, żeby handel z Rosją się odbywał nie z pozycji siły ze strony Rosji, tak? tylko żeby Rosja miała przycięte skrzydełka i była grzeczna. Każdy, To jest więc interes nas wszystkich. Nawet jeżeli ktoś chce Rosji odpuścić. Natomiast w każdym razie jeżeli chodzi o ten kompleks wobec zachodu, kompleksy niższości i wyższości się będą ciągle przeplatały i zastanawiałem się dlaczego one tak się rzucamy po ścianach. Bo wiecie, ja byłem jestem krytykowany za to, że byłem zapisem i byłem za wstaniem z kolan. Tak, byłem. Bo uważałem, że na przykład, zobaczcie, było przyjmowanie imigrantów, i teraz po pierwsze, jeszcze raz, jeszcze raz powtórzę, PiS wtedy nie realizował tych drastycznych kroków antyaborcyjnych, prokościelnych, nie było tego do tego stopnia, co teraz, ale przede wszystkim był ten moment, był ten moment wielkiej tej imigracji, tak, czyli tej wielkiej kryzys migracyjny tak zwany, tak. No i mieliśmy mm, Niemców, którzy w 60 kilku procentach mówili "Willkommen, herzlich willkommen". Mówili 60 kilka procent Niemców mówiło "herzlich willkommen". No to co robi Merkel? No wpuszcza słucha swojego elektoratu Potem była kolonia, zaczęli się zgrandzić, brzydko zachowywać, zwłaszcza w stosunku do kobiet niemieckich, więc Niemcy zmienili zdanie. I co zrobiła Merkel? Zatrzymanie, przekupienie Erdoana, żeby zatrzymał. Tak, tak. Co robi Polska? Polska chciała przyjąć 20 tysięcy, albo 5, albo 15, albo 20, bo Niemcy proszą. Mimo, że w sondażach było absolutnie nie witamy serdecznie. W sondażach było, że absolutnie nie, nie witamy żadnego, nikogo serdecznie. Więc rząd przedpisowski nie posłuchał swojego własnego elektoratu. A warto słuchać swojego elektoratu, tak? Więc PiS wtedy zrobił to, co trzeba. I teraz tak, tylko problem polega na tym, że od tego czasu PiS wdrożył rzeczywiście Praktycznie uniemożliwił aborcję w naszym kraju, zaczął rzeczywiście kościelnić, rzeczywiście Kościół wprowadzać jego wpływ wszędzie, a nie tylko mówić, dobrze, dobrze będzie ojcze, tam dyrektorze, będzie, będzie, tu masz tam na pociechę 100 milionów, wszystko jedno, to jest nic w, w, w państwowej kasie, tu masz tam na pociechę 100 milionów i się odpierdol. To, to tego już nie ma, jest rzeczywiście bicie pokłony Kościołowi. Podręcznik historia i, yy, i teraźniejszość, on rzeczywiście jest bardzo zły. Jest rzeczywiście yy, taka postawa względem Zachodu, że te kraje są G warte generalnie. Tak to wygląda. No i tego rodzaju nastawienie względem krajów, które są na naszym kontynencie, jest niedopuszczalne. Jest głupie, jest krótkowzroczne i może prowadzić do problemów. I dlatego opuściłem PiS, można tak powiedzieć. No nie, nie, nie należałem, nigdy nie należałem do żadnej partii, ale przestałem wspierać PiS. Bo przesadzili. Jest tak, jak powiedzieli opozycjoniści, że wstaliśmy z kolan i rozbiliśmy sobie w końcu łeb o żyrandol. Tak to wygląda. Swoją drogą zabawne, że opozycja powiedziała o żyrandolu, bo Żyrandol to jest Bronisław komorowski. Czyli rozbiliśmy sobie głowę o bronisława komorowskiego. No, niech będzie jak będzie. W każdym razie, slang polityczny to trochę inny język niż zwykły język. Więc w każdym razie rozbiliśmy sobie głowę obrońcowa Komorowskiego, w związku z tym przesadziliśmy po prostu z tym naszym wielkomocarstwowym penaż, tak że tak powiem. No i teraz problem polega na, to, na, to, na tym, że to nie jest tak, że ja się przerzuciłem z spisu na koalicję obywatelską. Zresztą ja nie lubię tego słowa koalicja obywatelska. Tam jedynym liczącą się partią jest PO i nie lubię też nazwy Zjednoczona Prawica. Więc generalnie jest tak, że, że jest coś takiego, że tłumaczy z tłumacz. I ja na to reaguję. Ja reaguję, reagowałem dawniej na to, że Polacy byli rzeczywiście karmieni tym. Hmm, karmieni tym pedagogiką wstydu, tylko i tak mówi Ziemkiewicz, Ziemkiewicz mówi, że to jest pedagogika wstydu, że Polaku wstydź się, że nie jesteś taki doskonały jak Niemiec, czy Francuz, czy, czy Wielkobrytyjczyk, tak, wstydź się Polaku, że to, była że to była pedagogika wstydu, tylko, że sam Ziemkiewicz nie ma wstydu, bo on sam uprawiał tą pedagogikę wstydu. Przecież Polactwo jest właśnie czymś takim. Jednym z głównych pedagogów wstydów był sam Ziemkiewicz. I on straszliwie przesadzał. Mówił, że Polaki to takie użyny, którzy tam grunt, żeby się nie zjadali nawzajem, to będzie dobrze i, i grunt, żeby dało się bezpiecznie przejechać między Berlinem a Moskwą. Takie teksty są w Polactwie. A teraz jest, słuchajcie, że jak ja na przykład teraz jak ktoś powie, no dobrze, no ale nie jesteśmy nawet tak potężni jak Hiszpania, nie mówiąc już o Francji czy Niemczech, to to jest o, apagę Satanas, to jest wielko Polakom wcisnąć pedagogika wstydu! Sługuj się brukselski! Wiecie, to już dawniej to było rzeczywiście, była pedagogika wstydu i było my, Polacy, jesteśmy tu pani. I, I w ogóle do niczego nie zdolni, tylko na zachodzie jest życie, a u nas to pff, wszystko nam wybili. Co nie Katyń, to, to inny Wołyń czy inny Oświęcim, no i mamy, nie? I rzeczywiście była pedagogika wstydu. Natomiast teraz pedagogiką wstydu nazywa się wszystko. Nawet zauważenie, że my nie jesteśmy krajem numer dwa ani trzy w Europie. Trójkąt weimarski to chodziło o to, żeby Francja i Niemcy miały jak szybko gadać i załatwiać z najsilniejszym z tych nowych, tych, tych, tych słowiańskich demokratów, można tak powiedzieć, bo my jesteśmy takimi słowiańskimi demokratami e, największymi, e, no bo Rosja to nie są demokraci, e, no więc e, chcieli mieć taki kanał porozumienia z największymi słowiańskimi demokratami, no to mieli nie. No, i, ale z tego my wyciągnęliśmy czasami wnioski, że my razem z Niemcami i Francją kształtujemy w ogóle cały, całą Europę. No to hola, 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 to tak nie wygląda. Nasze, yy, oko, ok, nasze otoczenie najbliższe to jest taka wypadkowa trochę wpływów naszych, rosyjskich, niemieckich, francuskich, amerykańskich, brytyjskich. I tak to wygląda. No my nie, nie kształtujemy jako jeden z trzech. I teraz jak ktoś to. Jak ktoś to powie, że, że to nie jest tak, że na przykład na Zachodzie imigracja islamska się kompletnie nie udała, nic nigdy i ni w ogóle nic z tego nie będzie, bo to nie jest takie proste. Zależy, które grupy. Muzułmanin muzułmaninowi nierówny, imigrant imigrantowi nierówny. U nas też tak może być, że jak się okaże, że u nas nie ma takich fajnych warunków, jednak to Nasi imigranci też sobie pójdą. Różnie może być. Więc jak ktoś to zauważy, to to jest ha! Pedagogika wstydu! Ja, ja specjalnie to, ja to specjalnie w tym tonie mówię, dlatego że dawniej to było, no i wciska się w Polsce tą pedagogika wstydu, i tak o tym rozmawialiśmy mieliśmy bardzo kompleks niższości wdrożony i mówiliśmy, ale nie jesteśmy tak zupełnie do dupy, Jest to dużo te pedagogiki wstydu. a teraz, teraz ja widzę, że większość, cały PiS, większość, wszyscy, ten, niektórzy konfederaci, w sumie tych, co są sługosami Rosji i, i tak dalej, to oni mają takie ha, zachodniaku, pedagogika wstyd! Chcecie nam wło włożyć. Oczywiście wy, moi widzowie, macie trochę inną optykę, ale ja nie mówię tylko do Was. Ja mówię też do stali widzowie. Ja mówię też do, po to, żeby był pewien e, zdrowy balans, tak? Między tym, że mm, no, na przykład, te nasze. Tutaj słusznie ktoś zauważył, na przykład, że ta nasza pomoc dla Ukrainy, która była taka e, wydatna i, i, i duża, ona polegała. Też na tym, że ten zły Zachód, czyli Brytyjczycy i Amerykanie, nam gwarantowali, że nam nas dozbroją z powrotem, jak my, jak my się a, 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 rozbroimy, dozbrając Ukraińców. Tak? tak to wyglądało. Więc to było oparte na gwarancjach Zachodu. A my tutaj to tak traktujemy, jakby to wielka Polska, Ziemkiewicza. Od Bałtyku do tego drugiego morza. Nie wiem, jakie byle, by do drugiego to, co reprezentuje na przykład Ziemkiewicz. To, co Ziemkiewicz wypisuje o, o Francji, Holandii, Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych, to jest jedna wielka ignorancja. On nic nie wie o tych krajach. I ja tego się obawiam, że w momencie, kiedy nam. Kiedy my stajemy się, mamy to, co jak nazywa tak chętnie sprawczością w regionie, sprawczością, no to nam od tej sprawczości odbije po prostu, bo już nam trochę odbiło, dlatego że tak wygląda podręcznik Historia i teraźniejszość, wygląda tak, że tylko my dobrzy, a wszystko wokół to zdrada, tchórzostwo, wszetecznictwo i w ogóle rak i czyrak. A tylko my, zdrowa Polska, i, i tak dalej. No, nie, no tak to po prostu być nie może. Tak nie wolno pisać, bo to jest po prostu ugarstwo. Nie ma tak. Polska, jak każdy inny kraj, ma pełno kłopotów i, i tyle. I tak to trzeba realistycznie na takie rzeczy patrzeć. Tak? I teraz, jak ja powiedziałem, że Polska jest krajem numer 7, moim zdaniem, w Europie, w wieku. W były bardzo modne, się zrobiły takie rankingi państw. Szkoda, że one nie są dzisiaj modne, w których się bierze pod uwagę wiele czynników. Rankingi państw europejskich się stały modne po traktacie pirenejskim 1659, bo wtedy Hiszpania wyraźnie dała się zdystansować przez Francję, i to było ciekawe, i ludzie to analizowali i się potem zastanawiali, który kraj ma więcej punktów, że tak powiem. No, i tam były różne pomysły, że Anglicy, bo mają dużą flotę, Holendrzy, bo mają jeszcze większą w przeliczeniu na jednego mieszkańca, no ale są mniejsi od Anglików, więc chyba za nimi, a może jednak przed nimi, bo są sprawniejsi w handlu. Po latach 80. to już wiadomo, że Anglicy są silniejsi, XVII wieku, i tak dalej. Ty cały czas robiono to takie rankingi. No, i że Anglia, czy jest Anglia bogatsza. Anglia jest bogatsza od Francji, ale była wtedy dwa razy mniej ludna. Ta Anglia, która, którą my znamy, która jest tak samo ludna prawie jak Francja, to jest Anglia XIX-wiecznej rewolucji przemysłowej. Wcześniej tak nie było. Wcześniej Anglia zawsze miała połowę lub mniej nawet mieszkańców co Francja. Dlatego Francja była taką superpotęgą, bo Niemcy i Włochy były podzielone i Francja była jak Stany Zjednoczone. W którymś momencie. Wcześniej takim krajem była Hiszpania, bo Habsburgowie mieli też Wiedeń, mieli też Amerykę Południową i też jeszcze działało. Nie zostało rozkradzione, więc um, tak to było. No i teraz Hiszpania została zastąpiona przez Francję, potem Francja została być może zastąpiona przez Anglię po wojnie siedmioletniej, to już na pewno. I tak to wygląda, takie rankingi mocarstw. I teraz, słuchajcie, nasze słowo mocarstwo jest trochę złudne, bo Generalnie po angielsku słowo, po angielsku każdy kraj jest power. Każdy kraj jest power. Portugalia XIX wieczna to też jest power. Jeżeli się mówi, że ktoś gra większą rolę w regionie, to się czasem mówi major power. Kraj, który jest wszędzie obecny na całym świecie to jest superpower. Najczęściej tak się mówi. No i teraz u nas słowo potęga jest nieużywane w stosunku do państw. Mamy słowo mocarstwo, które no właśnie nie wiadomo, czy ono odpowiada major power, którym my jesteśmy, czy super power, którym my na pewno nie jesteśmy. Dlatego ja się obawiam, że mówienie o polskiej mocarstwowości nam uderzy do ubów. Wielu bardzo mocno uderzyło. Bo naprawdę mm, to, to nie jest tak, że my nie jesteśmy krajem dosyć nowoczesnym, który ma swoją własną inżynierię i tak dalej. No mamy, tylko no nie mamy inżynierii atomowej, nie mamy, bo nie mamy tej energii po prostu. Nie mamy jakiejś bardzo zaawansowanej inżynierii wodnej, bo to nie Holandia i tak dalej. No i o tym mówiłem, tak? I tak po prostu jest, więc um, nasze fabryki też są bardzo często um, albo w, przejęte przez inne państwa, i, um, i know-how jest z tamtych państw już od dawna, albo zawsze był know-how z tamtych tych, a tutaj jest, z tamtych krajów, a u nas jest montownia. Taki Opel po, y, czy, czy Volkswagen składany w Polsce to to jest. Volkswagen chyba na, na Węgrzech jest składany, ale Opel na pewno w Polsce jest składany. Nie wiem, czy Volkswagena też my montujemy, ale to, to nieważne. To teraz ktoś na pewno powie, ha, ha, się pomylił. Bo... Nie, nie wiem, po prostu nie wiem. E, Opla robimy, e, składamy. No tak, ale to jest niemiecki Opel. Know-how jest niemieckie. To nie jest tak, że nad, nagle Polacy będą mogli sobie tego Opla odtworzyć. To jest wszystko, tak to wygląda. Kamil Woźniak, nie wiem skąd u Ciebie przekonanie, że Polacy uważają swoje państwo za wspaniałe, większość uważa, że nasz kraj to za dno. No nie, na pewno nie. Jest ten duch, właśnie pisowski dominuje w naszym państwie, w którym już dawno, ja nie widziałem tak dumnych i ignoranckich wypowiedzi, nigdy nie było jak obecnie w telewizji pisowskiej i to, że do ludzi to trafia. Ciągle na moim kanale różne głupoty się wypisują, że, że Zachód jest skończony, że liczy się tylko Polska. Ja to kasuję wszystko, więc tego nie widzicie. To są bzdury po prostu. Natomiast um, zobaczcie sobie na, na inne kanały, zobaczcie sobie, co myślą prości ludzie. Oni są przekonani, że y, Francuzi zjadają ostatnie żaby, a ostrzą sobie na ich zęby miliardy muzułmanów że Hiszpanie no to też w ogóle tam porzucili katolicyzm, od tego momentu zostali ultra lewakami, każdy z nich z osobna i wszyscy razem wzięci i, i, i też niedługo Al-Andalus będzie no tak to wygląda no to źle, że się zgadzasz bo Kamil nie ma racji no. tak nie jest nie jest tak, że większość Polaków dołuje, tak było, ale już nie jest Teraz mamy za duży kompleks wyższości, nieuzasadniony. No właśnie, i teraz dobrze, i teraz widzicie: nie wiecie, nie, nie, nie wiemy do końca, jaki procent ludzi ma kompleks niższości wobec Zachodu, a jaki kompleks wyższości. Ja uważam, że obecnie po raz pierwszy znacznie przeważa liczba ludzi, którzy mają nieuzasadniony, nieuzasadniony kompleks wyższości wobec Zachodu. Natomiast ludzie, którzy troszkę z Zachodu widzieli, mają, ale to nie jest większość ludzi. Ludzi, którzy rzeczywiście na tym Zachodzie trochę byli, to ci myślą, to ci miewają czasem kompleks niższości. No bo nie jest w Polsce tak przyjemnie jak w kafejce w, w Paryżu czy na, na, nad kanałem w Amsterdamie. Nie ma takich urokliwych miejsc. No może Gdańsk trochę, ale też tylko trochę, bo komuniści tam popsuli dużo. Także... Hmm. Chociaż z drugiej strony ja pamiętam, jak Anglicy i Niemcy widzieli Warszawę pierwszy raz, jak ich oprowadzałem kiedyś, to, to było, że kurczę, to jest jak Wiedeń tyle zabytków. No, no nie, tyle nie jest, ale dobrze to wygląda. W każdym razie nie jest aż tyle zabytków. W każdym razie, ale to jest z drugą strony temat, to jest inna kwestia zupełnie. Natomiast teraz jest... Zawsze będzie tak, że część z Was, moi drodzy widzowie, będzie się zastanawiała, co zrobić z naszym kompleksem niższości, a część, co zrobić z naszym kompleksem wyższości, ponieważ oba występują. Dlatego ten odcinek się tak nazywa, jak się nazywa. Tak, ostatnie 30 lat to sukces, tylko pamiętajcie, że ten, kto nic nie miał i wcześniej miał komunizm, to oczywiście, że będzie się rozwijał jak strzała, jeżeli tylko są inwestycje. Na przykład, moim zdaniem, to my odzyskujemy swoje miejsce pod słońcem, jak za Eugeniusza Kwiatkowskiego, a Chiny przestały wdrażać kretyńskie plany Mao, Mao Zedonga i stają się znowu jak za Czankajszeka pod koniec lat dwudziestych. Tak to po prostu wygląda. Dlatego jest coś takiego, tak, my się rozwijamy szybciej niż Zachód, bo jeżeli maszcie gospodarkę mniej więcej nasyconą, bo jest coś takiego, no to, no to nie będziesz miał wzrostu 5% PKB rocznie, jeżeli masz gospodarkę nasyconą, po prostu, no nie będziesz miał. Nawet Trump u, robiąc wszystko, żeby tylko się wszystko rozwijało i fracking poszedł, odrzucił i ekologiczne względy i inne względy, administracyjne, wykrzesał 4% dla Stanów, gdzie Stany się też rozwijają, ponieważ mają coraz więcej obywateli też, więc nie będziesz miał 5% wzrostu bez końca. Nawet Chińczycy, przy oni zaczynali 11, potem 9, potem 7, to czemu tego nikt jakoś nie rejestruje. No? Teraz mają 5. No to tak właśnie wygląda. nas no nadal dużo, ale też widać, że się nasyca ta gospodarka, że te usługi, które mogły być, no to, to, to są. No. Dowodzimy do takiego momentu, że Chiny się będą rozwijały jak kraj rozwinięty, czyli 3% rocznie, albo 2. Tak to po prostu wygląda. A tam inflacja to jeszcze coś innego, nie? To jeszcze jest inna kwestia, ale tak, no ten rozwój stał się taki trochę kłopotliwy od inflacji, ale generalnie pamiętajcie, że te duże procenty, to te duże procenty, one się biorą stąd, że tu kiedyś była komuna, czyli było zero sensownej działalności ekonomicznej, prawie. Komuniści zgadywali, jaki będzie popyt, yy, zamiast zdać się na rynek. Komuniści planowali przemysł ciężki i, i mamy za, mieliśmy za mało lekkiego. Nie było ważne, jaki jest ten przemysł grunt, żeby był, no to, no to jak pod, po ilu latach? Po przecież 45 latach takich głupot, no to wiadomo, nic nie było. Przyszły inwestycje z zachodu, zresztą głównie i, i wszystko ruszyło jak rakieta, no tak, bo, to, bo był rynek kompletnie nienasycony, tak. I, tak to wygląda i to się skończy oczywiście, i to nie będzie wina PiSu czy PO, tylko to się po prostu skończy. Będziemy krajem zamożnym i y, osiądziemy gdzieś na, y, na poziomie Hiszpanii, może Włoch, i tam utkwimy, ponieważ mamy mniejszą demografię niż Francja czy Niemcy i tak Także moim zdaniem za naszych tutaj ostatnich lat wyprzedziliśmy Szwecję. I weszliśmy z ósmej pozycji na siódmą, tak ja bym liczył. Biorąc pod uwagę wszystko: wojsko, wpływy w świecie, demografię, kontakty, przyjaciół, bazy zamorskie, obecność na innych kontynentach, i tak dalej. To moim zdaniem Europa wygląda w ten sposób: Wielka Brytania, egzekwo z Francją, biją na głowę Niemcy, jeżeli chodzi o kontakty, bazy zamorskie i siłę militarną pod każdym względem. Czyli Francja i Wielka Brytania razem. Na trzecim miejscu są oczywiście Niemcy. Tak, wyprzedziliśmy Szwecję, ponieważ Szwecja jest mała, dlatego da się ją wyprzedzić, mimo że jest bardzo nowoczesna i dobrze poukładana. Ale nie wyprzedziliśmy Holandii. Do Holandii nam bardzo dużo jeszcze brakuje. Holandia ma dwa razy większe prawie PKB niż my, a Szwecja ma trochę mniejsze. W świecie um, Szwecja i Polska mają podobne znaczenie. Dla nas, dla wielkopolaków, to jest mało, bo nas jest cztery razy więcej. Tak? Ale taka, takie są realia. Szwecja w, Szwecja w świecie znaczy mniej więcej tyle, co Polska. Czyli dosyć sporo, to nie jest mało. To nie jest sporo. Nie, no Szwedzi zarabiają wielokrotnie więcej od nas, oczywiście. No i teraz jest taka kwestia, ale dobra, teraz jest tak, więc po Niemczech na trzecim, ja mówię o wszystkim razem, nie można tylko, to nie jest tak, że masz duże PKB, to będziesz wielką potęgą militarną, to będziesz od razu zaawansowanym krajem przemysłowo, tak nie jest. Tak nie jest. Musisz mieć odpowiednią wiedzę, a nie tylko wiedzę. Musisz mieć odpowiednio pieniądze ulokowane, a nie po prostu pieniądze. Po prostu pieniądze to ma kurde, Arabia Saudyjska. Jest to nowoczesny kraj? No nie. Ma kupioną armię ze Stanów, zero know-how, własnego itd. Więc to nie jest tak, że jak masz pieniądze, to jesteś od razu bogaty. Więc tak, Wielka Brytania i Francja na pierwszych miejscach egzekwo. Ex -ex Potem, bo Francja jest bardziej samodzielna energetycznie i politycznie, ale Anglia ma kontakty z Anglosferą, to wyrównuje. Kolejna rzecz to Niemcy. Potem ja bym powiedział, właśnie nie wiadomo, kto jest silniejszy Włochy czy Hiszpania dlatego, że Hiszpania ma większe bezrobocie, ale Włochy są bardziej geriatryczne na tych wysokich poziomach władzy. I Włochy nie mają świata latynoamerykańskiego, do, z którego mogą czerpać. Hiszpanie mają lepszą sytuację imigracyjną, bo mają właśnie tą Amerykę del Sud i mogą z niej, mogą z niej czerpać. I dlatego na, na miejscu szóstym jest Holandia. To jest, przypomnę, kraj gigantycznych firm handlowych. Bardzo wysublimowanej inżynierii, to oni oswobodzali niedawno ten okręt z Suezu, gdzie Amerykanie nie dali rady. I w związku z tym mają moim zdaniem, pozycję numer 6. My mielibyśmy pozycję numer. Tak, Włochy to też mafia, której nie ma w Hiszpanii. No właśnie. Także Włochy mają sporo obciążeń, są też zależne energetycznie od Francji i zależne finansowo trochę od Niemiec, mają duże zadłużenie na zewnątrz. Tych wszystkich rzeczy Hiszpania nie ma. Więc Hiszpania, którą my uważamy za w ogóle jakąś egzotykę, moim zdaniem są egzekwo obecnie z Włochami. Dobra, jedziemy dalej, czyli mamy... Hmm, chociaż przemysł samochodowy włoski jest mocniejszy. Natomiast... Hmm, tak czy inaczej, jeżeli nawet Włochy są przed Hiszpanią, to tylko trochę i to jest pozycję 4-5 później, tak, ale Hiszpania jest zadłużona, chyba bardziej jednak u siebie. No ale bo Włochy są zawsze przedstawiane jako wyjątkowy przypadek. Bo na przykład najbardziej zadłużonym krajem na świecie, chyba jest jednak Japonia, ale oni są zadłużeni prawie wyłącznie u samych Japończyków, więc tak jakby nie byli. Dług zagraniczny. Włoski zawsze się pokazuje z tych takich liczących się krajów jako taki wyjątkowo katastrofalny, a nie hiszpański. Dobra, tak czy inaczej, 4-5. To są nadal potężne kraje z potężnym przemysłem. Potem mamy. No tak, ale jednocześnie na przykład Włosi pracują często w Hiszpanii. Więc to nie jest takie proste. I teraz jest. Jako szósta jest Holandia, ze względu na gigantyczne firmy jak Royal Dutch Shell czy Kinney Like a Shell, albo Unilever, na inżynierię tą przeciwwodną, generalnie przeciwwodną i przeciwwodną No, a my bylibyśmy numer 7. No, i to jest dobra pozycja w Europie. Jesteśmy najsilniejszym krajem w swoim regionie. I dlatego nam może też mamy takie nieprzyzwyczajenie, jak to porównać, i tak dalej. Sama, same pieniądze, sama demografia to jeszcze jest za mało. Musi być jeszcze dobre wojo, dobre tradycje wojskowe, dobre kontakty międzynarodowe, i tak dalej. Na przykład przypomnę, że Francja i Wielka Brytania są w stałej Radzie Bezpieczeństwa ONZ. To są kraje, które współrządzą światem. Niemcy nie są tam i pewnie nigdy nie będą. Ja się nie dziwię, jakby ten obecny stan, że pięciu krajów w stałej Radzie Bezpieczeństwa ONZ, Rosja jest tam chyba zawieszona, czy zdaje się jest zawieszona, ale to różnie może być w przyszłości. Natomiast te cztery pozostałe kraje raczej tam zostaną, no. No i teraz, jak ktoś mówi, że Chiny będą rządzić światem, no to Chiny rządzą tak światem, jak rządzą Radą Bezpieczeństwa ONZ, czyli 3 do jednego na rzecz Zachodu. Wielka Brytania, Francja i USA 3 głosy, Chiny jeden głos. No, tak to wygląda. Tak to Chiny rządzą światem. Tak, więc trzeba patrzeć na wiele czynników, a nie tylko na samo PKB, bo to na tym zawsze bazuje propaganda. Bierze jeden czynnik i z tego jednego czynnika robi generalną zasadę. O tym pamiętajcie. I zawsze będziecie się zastanawiać, wszyscy Polacy się będą zastanawiać, czy większym problemem są nasz kompleks nieuzasadniony, niższości albo uzasadniony, czy kompleks wyższości, który jest uzasadniony tylko w naszym regionie, a generalnie jest nieuzasadniony, który problem jest większy. I pamiętajcie o tym, że propaganda zawsze bierze jeden czynnik, jeden faktor i robi z niego generalną zasadę. I uważajcie na takie coś. Na przykład to, że Buzzwardziak wyjdzie i mówi o tym, że Chiny produkują więcej stali, jakby to załatwiało całą sprawę, albo że Chiny mają połowę linii kolejowych na świecie, no Ameryka ma samoloty w tym miejscu, tak? samoloty są bardziej wypaśne niż pociągi, nie? ale kogo to interesuje, jak trzeba zrobić propagandę, że dużo pociągów, panie, pociągów, yy, pociągów to są yy, chłocze, yy, chłocze dżan, Chłocze, to jest dworzec. Chłocze, pojazd ogniowy, to jest lokomotywa. No to tyle. Także, że chłoczeów jest tak dużo. No tak, ale Amerykanie w tym miejscu mają samoloty, które startują w Los Angeles i lądują w Nowym Jorku albo w Chicago. Tak to wygląda. Także jeszcze raz. Zawsze będzie, Polacy się będą wahali, czy większym problemem jest nasz, Kompleks niższości, czy większym problemem jest nasz kompleks wyższości. Moim zdaniem, większym problemem jest obecnie kompleks wyższości na polskiej prawicy. Ponieważ on jest bazuje na ignorancji i na propagandzie z TVP info, która jest gorsza niż była. Bo była wcześniej, ale teraz jest gorsza. Jest bardziej odjechana. Natomiast. Hmm, natomiast kompleks niższości może nas blokować w niektórych rzeczach, że tutaj znajomy biznesmen mówił, że Polacy się boją zawierać pewne kontrakty, jak ten jest za dużo, zer jest, ten się boją dużych sum, dużych sum, no ale też ten sam biznesmen powiedział, że Szwedzi też się boją, więc to jest, no my jesteśmy jak Szwedzi, właśnie o to chodzi, my jesteśmy trochę jak Szwedzi. Byłoby w ogóle fajnie, jakbyśmy mieli większe kontakty ze Szwecją, ponieważ Szwecja ma bardzo podobne Poło położenie dyplomatyczno-polityczne na świecie, co my. Są, jest ich wielokrotnie mniej, ale jest, są dużo bogatsi, a rezultat jest trochę podobny, więc byłoby fajnie się zakumplować bardziej ze Szwedami, tak swoją No a Szwecja jest dobra do kumplowania się, bo nawet w hymnie mają jak Hal Sardegna, Stelland, po tak? Najbardziej przyjazny kraj na świecie. Pozdrawiam Ciebie. Właśnie tak powinniśmy patrzeć. Nie, lepiej mieć jak już to kompleks niższości i się uczyć troszeczkę od innych. Natomiast hmm, hmm, lepiej mieć kompleks. Kompleks Potop miał miejsce, kiedy Rosja była jeszcze słaba. Teraz potęga Rosji czyni Szwedów przyjaciółmi Polski i nawzajem. I no właśnie, to jest tak. Ja myślę, że jak już z dwojga złego, to lepiej mieć lekki kompleks niższości się uczyć świata, uczyć się od innych, uczyć się od potężniejszych od siebie. Nawet od tych, co są tylko troszkę potężniejsi od siebie. Natomiast kompleks wyższości jest generalnie, jeżeli jeszcze wspomagany ignorancją, jest bardzo niebezpieczny.